No, siema wszystkim, z tej strony Kelo4 i witam was w nowej serii na moim kanale, która się rozpocznie, która będzie tak naprawdę naszymi live'ami for fun, a konkretnie witam was z serii Ziona. Seria będzie oczywiście nosić nazwę od zera do bohatera, to już wspomnę teraz, że ta seria jest troszkę podjebana od innego youtubera, który się nazywał Chłopaczek, bo konkretnie nawet nazwę zerżnę tak naprawdę. Z tym, że po prostu swoją przygodę na razie zaczniemy na Euro Ionie i zarówno ogramy jedną rasę, jak i ogramy drugą rasę. Żeby wam mniej więcej to przybliżyć, oczywiście zobaczycie zaraz, a czemu jest to w wersji odcinkowej? Przynajmniej ten po prostu film będzie w wersji odcinkowej, z tej po prostu racji, że dzisiaj pobawimy się trochę w kreator postaci, bo ja oczywiście przyspieszę materiał, żeby was nie męczyć tym kreatorem postaci, ale po prostu chcę, żebyście widzieli, jak zbuduję swoją postać. I co? Tak naprawdę na początek zaczniemy przygodę na Euro Ionie. Ogramy najpierw rasę Eliosów, potem ogramy rasę Asmodian. I tak naprawdę, co ja mogę wam dalej mówić? Gramy na Euro Ionie. Po Euro Ionie przejdziemy na oficjal, na oficjalny. I potem po oficjalu po prostu przejdziemy na Classic. Bo chyba już do tego czasu wyjdzie w Europie ten klasik, bo z tego ja jestem na grupce tak naprawdę ajonowej, barusowej i tak dalej, czyli typowej, gdzie Polacy są. No i każdy jest napalony na tego klasika i sam jestem ciekawy, jak to w końcu finalnie wyjdzie. Więc co, ja się biorę za kreator postaci. Jeszcze nie będzie filmik oczywiście brany i przyspieszany, bo muszę wam jeszcze powiedzieć parę informacji, ale ja was serdecznie zapraszam do oglądania i łapkujcie, subskrybujcie i lecimy. Do wyboru nie mamy dużo serwerów, bo tak jak mówię, to nie jest oficjalny serwer, a tak jakby prywatny serwer Euro Ion, więc po prostu klikamy wybierz serwer. Jak widzicie, tu już na start mamy wybór ras. Ja nigdy w życiu nie grałem rasą Eliosów. Ja w tą grę gram naprawdę od 9 lat oczywiście z przerwami. I nigdy nie grałem Eliosami. Więc Asmodianie na razie odpadają, a my sobie zagramy Eliosami. Zobaczmy, jaki jest opis Eliosów. Eliosi. My Eliosi jesteśmy właściwymi władcami Elisei. Już kurwa tutaj im odpierdala. Władcy Elisei, dolnej części Atrei. Co? Świata dolnej części tak naprawdę są Asmodianie, więc tu jest chyba błąd w ogóle w całej pisowni, która się rozpadła. Podobnie jak nasi przodkowie, również my żyjemy w świetle i cieple. No to się zgadza, bo żyją w górnej części, tak jakby świata Iona. A nasza bogata kultura nie ma sobie równej. Jesteśmy obdarzeni elegancją i pięknem. Nasza skóra promienieje ciepłem i blaskiem. O Asmodianach wam nie będę czytał, bo oczywiście jak przyjdzie czas na tworzenie kreatora postaci po stronie asmodiańskiej, to wtedy się na tym skupimy, a na razie po prostu zajmiemy się Eliosami. Więc klikuj Elios. Twój wybór padł na rasę Eliosi. Posiadając postać rasy elioskiej, nie możesz stworzyć postaci przynależącej do rasy asmodiańskiej. Czy chcesz kontynuować? Ja sobie ogrywam Asmodiana, oczywiście na innym koncie, bo tak jak sami tutaj przeczytaliście, nie można mieć na jednym koncie zarówno rasy elioskiej, jak i asmodiańskiej. Więc po prostu, jak już się zacznie ogrywanie Asmodiaka, to wtedy po prostu przejdę na swój tak jakby mainowe konto. Ale jeżeli ty grasz po prostu po stronie elioskiej, ewentualnie chciałbyś dołączyć do streamów, to oczywiście pisz w komentarzu, czy chcesz ze mną zacząć tą grę. Więc w miarę możliwości będę się starał grać z wami. Nawet jeżeli będzie trzeba, to nie będę tego nagrywał. Na przykład stworzę sobie jeszcze jakieś inne postaci tej rasy. Znaczy tej rasy, no inny typ klasy do wyboru. I wtedy po prostu będziemy ogrywać, będę grał po prostu z wami for fun, nie? No dobra, my przechodzimy dalej. I mamy tutaj do wyboru parę klas. Te klasy jeszcze się dzielą na podklasy, dlatego wam mniej więcej to przybliżę. Mamy wojownika. Wojownik, no nie będę was oszukiwał, to jest typowy po prostu siłacz. On robi największego depsa i nie tylko, bo zarówno wojownika można dzielić na gladiatora, jak i dzielić na templara. A nawet wam wiecie co, przeczytam. Gladiator wykazuje się mistrzostwem w walce wręcz lub templariusz, posiadają doskonałe umiejętności ochronne i obronne. Templariusz najczęściej w instancjach jest
postacią, no tak jakby tankującą, rozumiecie? Jest walka z bossem, to po prostu ta klasa postaci, templariusz, musi przyjąć na siebie agro, musi się skupić, aby po prostu nie stracić tego agra, żeby tylko ona dostawała obrażenia, a po prostu inne klasy postaci ciągle ją leczyły i po prostu ją wspomagały. My nie będziemy grali gladiatorem. Przejdę teraz do zwiadowcy. I co ja mogę powiedzieć o zwiadowcy? Jak już widzicie, mam tutaj dwa sztylety. Więc zarówno zwiadowca się dzieli na asasina, jak i na łucznika. Tutaj mamy przykład łucznika. I co? Asasin tak naprawdę jest to postać specjalizująca się w walce wręcz, ukrytej walce. A tak naprawdę, no, łowca to jest po prostu typowy łucznik. Jest dobry zarówno w walce wręcz, jak i na dystans. My będziemy grać asasinem, ale chcę wam jeszcze mniej więcej przybliżyć klasy tych postaci, żebyście wiedzieli, w co możecie mniej więcej wybrać. Mag. I powiem wam szczerze, nigdy nie grałem postacią magiczną, dlatego ja jestem noga, dlatego wam po prostu przeczytam opis. Magowie dysponują silnym atakiem magicznym, jednak z powodu tego, że są fizycznie słabi, pracują najchętniej po stronie swoich sprzymierzeńców. No to wiadomo, jest to po prostu postać papierowa, gdzie tak naprawdę no najlepiej na nim wchodzą obrażenia, najłatwiej jest ją zabić. I oczywiście jako Dave'a zostają czarodziejami, czyli po prostu jest to klasa specjalizująca się w bezpośrednich atakach magicznych lub zaklinaczami. I zaklinacze się dzielą z tym, że mają coś a la tak jakby pety, czyli swoje tak jakby duszki, no i te duszki wysyłają bardziej do walki. I tu jest nawet napisane, że dowodzą duchami wody, wiatru, ziemi i ognia. Przejdźmy do kapłanów. Kapłani to jest typowe postacie tak naprawdę healerskie, które albo nam rzucają buffy do wzmacniania, albo nas po prostu ciągle leczą. I oczywiście tutaj też ich możemy podzielić na dwie podklasy, bo jest zarówno chanter, jak i kleryk. No, kleryk jest to osoba typowo uzdrawiająca i ochraniająca, a kantor rzuca własne buffy, własne wzmocnienie, ale także może być postacią walczącą w walce wręcz czy w zwarciu, ale no po prostu także może nas tak healować. Oczywiście jest trochę słabszy chanter od kleryka, jeżeli chodzi o leczenie, ale to jest postać typowo buffowa. No i tutaj mamy teraz kolejną tak jakby klasę i są to inżynierowie. Inżynierów można podzielić na strzelców i na etertechy. O co chodzi z etertechami, zaraz przejdziemy, ale strzelcy to jest to typowy po prostu westernowy klimat, czyli ma pistolety, zadaje obrażenia z dystansu i ja wam to w sumie przeczytam. Strzelcami pokonują swoich wrogów za pomocą arm eterowych albo rewolwerów, czyli tak jak wspomniałem, nie? Tutaj mamy przykład akurat takiego dużego nie rewolwera, tylko bardziej armaty. A teraz przejdziemy do Etertecha. No i Etertech to jest postać po prostu siedząca w tak jakby mechu. Osoby oglądające anime mniej więcej mogą wiedzieć, o co chodzi. No jest to postać, która po prostu siedzi w takim urządzeniu i to urządzenie ma swoje skille, swoje umiejętności i może być takim trochę tak naprawdę templarem, czyli osobą przyjmującą głównie obrażenia. Jest tu napisane, że Etertech, którzy mogą przywoływać mechy. Nie jest to jakoś bardzo rozwinięty opis i dość trudno może być nawet do samego tej przeczytania z tego, co widzę, ale mówię, chcę wam przybliżyć. No i w sumie tutaj już nie ma klas, bo artysta jest to typowy bard, czyli osoba, która rzuca buffy, która nas wspomaga, która po prostu także zadaje dobre, duże obrażenia, zarówno tak samo jak mag, ale no jest postacią także bardzo mocno buffującą. Jest to trochę tak naprawdę połączenie kleryka i kantora z własnymi tak jakby, no, skillami, nie będę was kłamał. I tutaj przeczytam cały opis. Artyści używają swoich punktów many specjalnie do ataków, klątw oraz czarów uzdrawiających. Ich PZ są niskie, jednak nie można lekceważyć ich mocy, które posiadają, będąc częścią grupy. Wzniesienie się jako Dave'a czyni artystów bardami. No to wiecie, jak mniej więcej każdy wie, o co chodzi z tymi bardami, czyli osoby po prostu grające. No i oni akurat swoimi skillami tak nas umacniają, albo atakują, albo tam buffują, nie? Którzy za pomocą mocy muzyki zaczarowują swoich wrogów i sprzymierzeńców. Ja podjąłem decyzję, że będę grał Sinem.
Ja Sinem gram bardzo długo i nie będę was kłamał, że po prostu ta klasa jest mi najbliższa i też będzie mi najprzyjemniej z wami ewentualnie robić live'y, z wami tak jakby, że jak wy będziecie oglądać, to będziecie to widzieć, ale także no z wami grać wspólnie, ewentualnie jakby komuś się chciało po prostu chodzić na wspólne instancje. Jakby co, sorry za mój głos, ale no ja nie wiem, jakieś choróbsko mnie ostatnio łapie, więc troszkę mogę być taki dziwny z głosu, no. I co? Mamy do wyboru zwiadowcę i zwiadowczynię. Oczywiście do każdej tej klasy możemy wybrać, czy płeć męska, czy płeć żeńska. Ja z tej racji, że jestem stulejarzem, więc wolę się patrzeć przez całą grę na dupę dziewczyny. Dlatego wybierzemy tak naprawdę zwiadowcę. I to jest jeszcze bardzo ważny wybór. Wybierając, czy to mężczyzna, czy kobieta, nie wybieracie klas. Wybieracie tylko, jak ta postać po prostu ma wyglądać. Znaczy, no jakiej płci ma być, bo potem w tak jakby kreatorze postaci nie mamy wyboru, czy płeć męska, czy płeć żeńska. I tak jak mówię, ja biorę zwiadowczynię jako asasina na ten moment i po prostu lecimy dalej. Oj, czasami tak może być, więc za to was przepraszam, bo jednak to jest prywatny serwer i niestety niektórych bugów się nie da ustrzec. Więc miganie, no czasami niestety wystąpi. Ja wam postaram się ewentualnie to wyciąć. Okej, udało się to ogarnąć. Udało się to ogarnąć za 10. razem. No, to nie jest zależne ode mnie, bo to też nie jest zależne od wymagań tak naprawdę komputera, no ale niestety, tak to jednak bywa. Choć teraz ja nie wiem, czy ja w ogóle dobrą klasę wybrałem. Okej. Mamy mniej więcej przybliżone. Na start, oczywiście wybór tutaj jest randomowy. A ja i tak się pobawię ze swoją postacią, bo mówię, przyjemnie jest jednak troszkę posiedzieć nad tą postacią. Dlatego wy po prostu dostaniecie już przyspieszoną wersję teraz materiału. Więc jeżeli jeszcze są osoby zainteresowane do grania, to także wspominam, że zakładajcie konto, będziecie mieli oczywiście link do tak naprawdę pobrania tej gry w opisie, żebyście też wiedzieli, skąd macie pobrać, gdzie macie założyć konto. I plus jest taki tej gry, że gra jest po polsku. Po polsku jest zarówno tłumaczenie questów, po polsku jest zarówno lektor postaci. No i naprawdę to jest jedna z wielu różnic po prostu oficjala, bo na oficjalu już nie ma polskiej wersji. Ale ja chcę najpierw z wami przejść tą wersję, bo to jest wersja Iona dokładnie 4.8. Mam nadzieję, że się nie mylę, więc ewentualnie jeżeli ogląda to jakaś osoba z Euro Iona, to może mnie poprawić. I co? Na start pobawmy się, albo nie, od razu przejdźmy do postaci, więc ja już teraz przyspieszam materiał i dziękuję wszystkim, którzy po prostu oglądają i może będą chętne do gry. No wydaje mi się, że z twarzy taka postać będzie ok. Mam nadzieję, że wam mniej więcej to też przypadło do gustu. Ja oczywiście będę dalej robił zaraz swoją postać, ale chcę po prostu wam powiedzieć, że wydaje mi się, że taka twarz jest ok. I wcale mi jakoś długo nie zajęło tworzenie tego, bo spodziewałem się, że będzie to naprawdę długie. Zobaczmy, jak wygląda z innymi minami. O, to jakby Zeza robiła. Dobra. Mina pierwsza oczywiście zostanie. I teraz zajmiemy się troszkę budową ciała. O. Ja z tej racji, że gram Sinem, to moja postać musi być mała. Więc okej. Okay. Wielkość głowy, głowa jest okej. Okay. Grubość szyi. Dobra, przyspieszam materiał, tutaj was nie będę męczył głupim gadaniem.
Dobra, wydaje mi się, że skończyliśmy tak naprawdę tą postać. Ja mam nadzieję, że wam postać się podoba. A ja teraz zobaczę, jakie mogę sobie imię nadać, żebyście wiedzieli, kto to dokładnie jest, to myślę, że nadam sobie nazwę Kelo 4 i ty. Inaczej, i ty. Kurde, i ty, z dużych miało być. A nie można z dużych. Kurde, to jest problem. Dobra, a jest w ogóle dostępna taka nazwa? Możesz użyć nazwy, no to nice. Jeszcze oczywiście teraz mamy barwę głosu, więc możemy sobie sprawdzić mniej więcej, jaki głos będzie brzmieć, bo są też dialogi, gdzie nasza postać się odzywa i to jest bardzo duży plus. Więc zobaczmy, jakie mamy do wyboru. Którego władcę darzysz największym szacunkiem? Mam nadzieję, że głośność jest wystarczająca i słyszycie ogólnie także grę. Podążę za tobą do samego końca otchłani. O, brzmi fajnie. Uwodzicielsko. O, to jest właśnie mój typ. Nie. Weź to. To przecież nic takiego. To przecież nic takiego. Ten głos mi się... Jeśli traktujesz mnie poważnie, to drżyj o swój nos. To brzmi fajnie, a twardo? Wybierasz mnie. Co za zaszczyt. Ha, ha. Doprowadzę tę sprawę do końca. Podążę za tobą do samego końca otchłani. A jak brzmi jeszcze standardowo? Ha, do ataku! Nie, standardowo nie, tak jakaś stara babka. Albo twarda, albo młody. To przecież nic takiego. Powiedz mi coś ciekawego. Nie, dobra, zostaje ten głos. Zobaczmy teraz, nie, zalecane wyglądy i podgląd, bo tutaj jak robiłem kreator postaci, to pewnie widzieliście niektóre rzeczy. Chcę jeszcze zobaczyć, jak w różnych strojach ta postać będzie się prezentować. Dobra, może być. No okej, okay, no też jest spoko. To czadersko wygląda ta zbrojka, ale na nią to... My się zajmujemy tylko wbiciem od pierwszego poziomu do maksymalnego. My nie będziemy grali mniej więcej po stronie przynajmniej Elioskiej. Wiecie, na live'ach. My tutaj po prostu robimy troszkę taką kampanię, bo staramy się od pierwszego levelu do maksymalnego wbić, a potem będziemy przechodzić na drugą klasę i w drugiej klasie będzie to samo. Zobaczę zresztą, gdzie będzie więcej osób grających, czy po stronie Elioskiej, czy Asmodiańskiej, więc te postacie nawet jak biją 6-5, to nie będą kasowane, ale no w pierwszej kolejności będę chciał po prostu pokończyć tę serię. Najpierw na Euroionie po stronie Elioskiej zrobić postać, potem po stronie Asmodiańskiej i z wami oczywiście ograć do maksymalnego poziomu, później na oficjalu zrobić postacie, także do maksymalnego poziomu, no i zobaczymy, jak będzie z klasikiem, nie? I wtedy to wy zdecydujecie, zobaczę, czy są jakieś osoby, czy jest może jakiś klan, czy jest po prostu jakieś nawiązanie do tego, żeby, no, brać i dla was nagrywać Iona, nie? Jako jeden z wielu gier tak naprawdę. Dobra. No, ogólnie postać mi się bardzo podoba. Tutaj troszkę chudo wygląda w tym, okej. Nie, dobrze ją zrobiłem. Mam nadzieję, że nie jest jakąś chudziną. Znaczy, no, pamiętajcie dziewczyny, powyżej 60 to już macie problem. Nie, jest git, dobra. Ja tak naprawdę nie mam co przedłużać, zróbmy utwórz. I nasza postać wygląda w następujący sposób. Na start oczywiście będziemy latać w tej zbrojce, ale na dzisiaj to już jest koniec odcinka, bo mówię, nie chcę zaczynać. Z tej racji, że no ja mam teraz nocki, to dopiero sobie streamka myślę zrobimy w piątek wieczorem. Piątek wieczorem, taki to będzie dzień. Piątek wieczorem to będzie 27, czyli w sumie to i tak wypada za 3 dni, dlatego po prostu za 3 dni już weźmiemy się za... Pierwszy live tak naprawdę po stronie Elioskiej Euroiona. Ja już mam w głowie tytuł, jak to będzie wyglądać. I co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Zostawiajcie suby, łapki w górę. Jak chcecie, to dołączajcie oczywiście link do pobrania Euroiona. Będziecie mieli w opisie. A ja się na razie z wami żegnam i do zobaczyska w przyszłych materiałach. Nara! Zawsze w stronę najlepszego miejsca. To się dzieje, brat! Ludzie wybijają mi rytm serca. Młodość palony Josh i potrzaskana butelka. Nikt nie pokazał nam drogi, dlatego zostaje skręcać. I niech lecą w naszą stronę kule bólu, tak jak paintball, albo podziurawiam tułów, albo odbita piłeczka.